Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Grand Theft Auto 4. I teraz zerknę tylko, czy fura jest dalej na wyścigi. Dobra, spoko. Na parkingu można sobie zostawić furę, ona tam będzie. Bo możemy ogólnie robić dla Bruce'ego wyścigi. Ale to może później w takim razie. Tam się ktoś z nami skontaktował pod znakiem zapytania. Myślę, że warto byłoby sprawdzić, kto tu może być. Trochę daleko, nie? Ale sprawdzimy. Nieznany kontakt. Weźmiemy jakąś furkę i zobaczymy, co jest grane. Tylko nie tą. Brucey. MB w pani depresuosa w Algonquin, bracie. Wszystkie VIP-y tam chodzą. Kup sobie jakieś odjebane ciuszki. Jesteś genetycznie inny. Opakowanie musi wyglądać tak, jak zawartość. Taki nasz styl. A to może być. Kurde, policja mnie widzi. Nie szkodzi, zaraz mi zwijemy. Wyścigi tak średnio lubię, ale nie pamiętam, jak to było tutaj. Zresztą ostatni ten wyścig, jaki robiliśmy, poszedł tam całkiem spoko, więc dla zaliczenia. Myślę, że najpierw zobaczę, ile ich tam jest, bo jeżeli się nigdy nie kończą, to w ogóle nie będziemy robili chyba. Bardziej chodzi o to, żeby właśnie zaliczyć na przykład. Okej, można też już Elizabeta się odmuliła, ale chodźcie, zobaczymy ten kontakt. Fuck off. Fuck off. Nie mogłem skręcić. Sorry, ziom. A żeś sobie wybrał miejsce. Trochę miasta zwiedzimy, nie? Ostatnio, a propos tego procesu, tego kolesia, co tak głośno było na całym świecie, co nie? To obejrzałem sobie przy okazji jakieś tam inne skróty z innych procesów i zadziwiające jest, jak często oskarżony zaczyna dopiero rozumieć podczas procesu, jakie mu są faktycznie stawiane zarzuty, nie? Mówię, to jest zadziwiające właśnie, że... Kurwa, gdzie ja jestem? O ja jebie. To ja muszę tam wyjechać przecież. Tu się chyba nie wchodzi, nie? Czy się wchodzi? Raczej się nie wchodzi, co ty? W sensie, że faktycznie nie rozumieją, nie? Jesteś oskarżony o coś i nie rozumiesz, bo na przykład... Ja nie wiem, jak to się odbywa gdziekolwiek. Jeżeli jesteś o coś oskarżony i masz tam na przykład obrońcę, nie?
Wiadomo, że ty powinieneś rozumieć, o co jesteś oskarżony dokładnie, ale są na przykład, jak jest morderstwo, to są morderstwa trzech stopni chyba, nie? Pierwszego, drugiego i chyba trzeciego, nie jestem pewien. Nie znam się. I są właśnie takie różne rzeczy, jakoś tam wiecie, na przykład napad z rabunkiem i jakieś tam tego typu rzeczy. I po prostu oskarżony często z tego, co zauważyłem, nie widzi różnicy, w sensie, że nie rozumie różnicy, nie? Że na przykład myślał przez cały czas, że był oskarżony o morderstwo po prostu i w ten sposób rozumiał cały proces. A tu chodziło o morderstwo, ale drugiego stopnia, nie? I przez cały czas jakby... Przez cały czas nie rozumiał do końca... Myślał, że wiele rzeczy, które się dzieje w sądzie są błędne, nie? Ale one były prawidłowe, bo oni brali pod uwagę morderstwo drugiego stopnia, a nie pierwszego na przykład, nie? A on cały czas myślał po prostu morderstwo, że z premedytacją, nie? Że wziął i zajebał kogoś. I się tam gdzieś pod koniec dopiero procesu zajarza, że to, co się działo tutaj przez cały czas, to było prawidłowe w 100%. Czasami to widziałem takie coś. Where you followed? Hey, strange seeing you here, Officer McCreary. I told you to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, Chief. You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect, that life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen, I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now, obviously, I can't go, because then he gets a picture of me giving him money, and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing, other than being a man. To be honest, I don't really care one way or another. Well, I'm a good man. No doubt. Now call me when you get to the spot. O, tak. No wiecie, póki nam płacą. Nikogo tam nie za bardzo się przejmuje. Francis. Taras widokowy, pokaż. Okej. Okay. Gdzieś tu zostawiłem samochód. I'm screwing the CEO of Pisswasser. Hey, it's better than diet pills. Ma swój klimacik to miasto. Please make a U-turn, we're safe. In 200 yards, turn right. Ale wyobraźcie sobie grać w tą grę tak, że musicie przestrzegać na przykład przepisów drogowych, albo się policja przyjebie jak w Mafii pierwszej. No nie, że musicie się zatrzymać na czerwonym świetle, przestrzegać prędkości. Nie, to jest niewykonalne w GTA chyba. Cały czas byśmy mieli policję na ogonie w każdej misji praktycznie. Yeah.
Troszkę się za bardzo śpieszę chyba. Pana, 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 pana. Fajnie jakby sterowanie samochodem w życiu prawdziwym było takie proste, nie? Jedną ręką. Wszystko. I tak nie powinno się kurwa tu parkować. Szczelanina? Now what? All right. This guy told me to bring the money there and call him. That means he's somewhere close and he's got a phone. I'm gonna text you his number. You've got to call him and keep a lookout for someone answering a phone. He won't be far. Okej. Hello? Who's this? A friend. I'm calling about your exchange with McCreary. Yeah? You better have my paper. I ain't fucking around. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't mess around, you know. Push me, and this shit is all over Weasel News. I got them on speed dial. Really? Yeah, and there's a lawyer called Tom Goldberg who's real interested. He's hungry for McCreary's blood and shit. Yeah. Good thing Francis is... Tak przy wszystkich? To tylko szantażysta. A, czyli policja i tak by mnie goniła. Nie śpiesz się, Niko. Ciekawa sprawa. Pamiętacie, jak dostaliśmy baseballem w łeb i on od razu zginął? Rozumiem, że zawsze tak jest. To znaczy, dostaniemy w łeb i giniemy. To znaczy, że to akurat fajne by było, bo moim zdaniem. Bo wiecie, no takie realistyczne, nie? Jakbyśmy na przykład sobie teraz jechali, oni by nas strzelali i nagle dead, to znaczy, że nam strzelili w głowę, że wyhaczyliśmy headshota, nie? I to by było wtedy takie nawet, no wiesz, deadłem, ale kurde, ale jakiś tam szacun za to, za ten realizm. Kurde, tędy chyba nie powinienem jeździć. Gdzieś w jakieś mniejsze uliczki chyba. O, shit!
Jak jadę tymi głównymi ulicami, to mnie łatwo, kurde, znaleźć. Zawsze jakiś radiowóz zaraz stoi. Jedzie, znaczy się tu. Stoi, jedzie. O, jedzie nawet następny. Dawaj, szybko furę. Bo to centrum miasta jest właśnie, nie? Ta dzielnica. Zobaczmy szybko mapę, no. Gdzieś tu uciec trzeba. I tak będziemy chcieli tutaj robić misję, więc sobie ucieknę na przykład do Pain Spray. Bo tutaj mamy wszystkich praktycznie, którzy nam misję dają, więc... Akcja, akcja, akcja! Zajebisty GTA jest, nie? Kurde, no nie zapomnę, jak graliśmy z Olkiem, moim kumplem, kurde. Jednym z najlepszych kumpli, jakich kiedy miałem. To znaczy, no kurde, kiedyś jak byliśmy mali, to się strasznie kumplowaliśmy, a później już trochę mniej. I teraz urwał nam się kontakt jakiś czas temu już. Ale nie, no nie zapomnę, jak żeśmy w GTA 1 grali po sieci, no kurwa, no rozumiecie to, nie? Potem w dwójkę. Ale no, w jedynkę, GTA, graliśmy po necie, normalnie. Zajebiście było. Naprawdę. W zasadzie nie muszę tego robić, no. Zgubiłem ich właśnie w tym miejscu. Dobra, zawieźmy mu tą kartę pamięci. Zakładam, że to wcale nie był szantaż, tylko McCreary naprawdę jest, kurde, ma coś... No, odpierdzielał coś. Ale w sumie, tak jak Niko powiedział, jego to nie interesuje. Czemu nas miałoby to interesować? Skoro płaci, to git. Here, he's dead. Great, I can get rid of these now. I feel like a new man. Not many people get a second chance like this. It's my redemption. Your sins are absolved, I guess. Płacz. Nie widzę, ile mi sypnął. Ale jest nowy pracodawca. Dobra, ale robiliśmy dla Elizabety. To dla niej będziemy robili na razie, co? Co wy na to? Żeby nie mieszać. Ja w zasadzie bym się pozbył po prostu tych zadań. Mam nadzieję, że many się już nie odmuli na przykład, nie? Ale robimy dla Elizabety na razie. No chyba, że ktoś zadzwoni, co nie? Standardowo jakoś tam... będzie chciał coś. Pana, 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 pana.
Już niedługo to zegarniak kupimy, kurde, i będzie, wiecie, prawdziwa profeska. W sumie to tam był jakiś taki inny sklep, Gocci się chyba nazywał. Fuck you, fucking reggae idiot bitch! You want to do? You want blood clot? Cause I don't even bomb a clot right Stop here, you know? Speaking that gibberish! Fuck bomb a clot pussy old girl, you know this? Shot in a bomb a clot! Hey, yo! Hey, don't hey, what's me. Wrong? What's wrong? Jacob here. You know Jacob? Yes. Jacob tells me it wasn't him, but some people he introduced me to have ripped me off big time and put the heat on me. I know they all did. Alright, alright, alright. Well, and my fault to the Rasta. And my blood clot. Well, hey! Don't come in on my face! Alright! You better hope Nico can make this right for you then. Oh, what? Oh, we got a big fucking problem, Rasta. Nico, go do this first job for him. Yeah, I got it. Watch me now. See you later. Watch me now. Udaj się do starego szpitala i zdobądź kokainę Elizabety. Zadanie na dziś. Dobrze brzmi, co? Okej, to mogę wziąć. Wygląda spoko. A ja chyba wiem, co to będzie. To, czy to będzie to? To może być dobre. Jeżeli to jest to, co myślę. W takim stylu powinny fury jeździć cały czas. Jak w latach... W sumie w latach 30. też. 50. 70. Tak jakoś. Takie kurde ciekawe były, nie? Teraz wszystkie fury prawie tak samo wyglądają. Widocznie tam się obliczyło, że najlepszy kształt, najbardziej opływowy, coś tam. Nie wiem. Bez jakichś tam wygibasów, kurde. Chyba, że w latach 30. chodzi o sam wygląd, bo to jak to zajebiście szybko jeździło, to tragedia, ale... Może, no, 30. jakoś tam. I nie wszystkie oczywiście też fury. Z tamtych lat. No później też 50, 70. Takie ze stylem, kurde. Oh fuck. Sorry, nie spodziewałem się. Pur 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 To będzie chyba to. Musimy się udać na stary szpital i odzyskać kokain. Bo tam siedzą zbir. Także będzie fajnie, bo będzie strzelanko. This is scale fish, imported straight from Bolivia, manito. Polvo puro, the best, man. You're in America now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Mexico or Colombia or wherever, why do you all run across the border? Tell me that. Jak wie od razu.
Za daleko jest chyba, nie ma zasięgu chyba. Najgorzej jak mnie zaskoczą z jakimś karabinem z bliska, nie? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Kurwa, co to za shotgun, że ja muszę strzelać parę razy, kurde. Lepiej mi z pistoletu idzie bez jaj. Jest apteczka jakby co? Właśnie, żeby mnie nie zaskoczyli z jakimś Uzi z bliska, bo będzie lipa. Shit, nie miałem naboju. Oberwałem chyba w armor. Ło, zabrałem chyba karabin jakiś. O, nieźle. Dawek kokainy. Skibidi. I've got this stuff. You know where the heat is coming from? I think I'm getting closer now. But there's one more cat me off to speak to. Shit! Speaking of fucking cops, I think I have company. I gotta go. To nie koniec. Tu chyba sobie też strzał w głowę wystarczy, ale chyba już wezmę Uzi. Kto to strzela? Get down!
Chociaż po takiej akcji na przykład chujowo by było dostać kulkę w łeb i koniec. Elizabeta gdzieś tam mieszkała, ale chodźmy tu może. O, tu może pewien spray. O kurwa, już nie mam opony. Wyłaź szybko. Zapierdalaj. Pull over the vehicle. I lost the heat. Where are you? Cheers, Brian. I'm with some buggers in NY. Get here now, Nico. There's been some strange shit. Strange shit. Ach. Szkoda, że się tak fajnie nie wślizgnął. Chyba muszę jechać tędy. Chase Point. Nie wiem, gdzie to jest. Zaraz ich zgubimy. Jacob, what are you talking about? You know, I think you're smoking too much. Yo, me think me know the eat that come from in a king. Hey, Nico. Hey, Jacob. What are you doing here? This is no place for you, Michelle. As it happens, it is. You see, Nico, I have been working for the government. I'm afraid it's my job to watch you. And now I have to ask you for the coke. This is a joke, right? Please, please don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elizabeta. I don't fucking believe this. Listen, I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. Hey, you know, you could have gone down too if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. Hold on. You mean to say you're going to let us off just like that? Nothing now, go on?
Well, my employers need the help of a guy like Nico. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. The Coke, please. Shocking me, I have to tell Elizabeth so she now get her cocky in and out. No i proszę, ale 2500 wpadły, więc nie ma tego złego. Zobaczymy się w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.